dobry wszystkim. Dzisiaj taki mały przerywnik filmów z serii Back to School. Jako że poddaję się przed ostatnim filmem, kilka z was zapytało mnie, czy mogę zrobić Q&A i napisałam, że jeżeli macie jakieś pytania, to po prostu je zostawiajcie pod komentarzem w filmie i jak się okazało, dużo z was miało bardzo dużo pytań, więc tworzę po prostu film i będę czytała wasze pytania. Pierwsze pytanie, które pojawia się bardzo często, więc odpowiem na niego pierwsze, żeby było już jakby za nami, to jest jakie liceum skończyłam oraz na jakich studiach aktualnie jestem. A więc ja skończyłam liceum numer 5 we Wrocławiu i tam też chodziłam do klasy z maturą międzynarodową. Jest wiele filmów o IB, czyli maturze międzynarodowej na moim kanale, także jeżeli macie ochotę, to możecie je sobie pooglądać. A na jakich studiach aktualnie jestem? Aktualnie uczę się na University of Warwick w Anglii. Mój wydział to Warwick Business School. Czy mam jakieś marzenie podróżnicze? A więc ja mam milion marzeń podróżniczych. Jeżeli jesteście na moim kanale od dłuższego czasu, to wiecie, że podróżowanie to jest moja największa pasja. I przede wszystkim, póki co, takimi priorytetami na moim liście, które jeżeli miałabym nieograniczoną ilość czasu i pieniędzy, to poleciałabym na Islandię, do Ameryki Południowej i do Nowej Zelandii lub Australii. Na jakim byłaś profilu w liceum? Tak jak mówię, zdawałam maturę międzynarodową, więc nie mieliśmy jako takich profili, natomiast mieliśmy trzy rozszerzenia i trzy podstawy. Moje rozszerzenia to była geografia, angielski i polski. Podstawy to francuski i fizyka. No i matmy, jakby u nas były trzy poziomy matmy, to ja miałam ten pośredni. Jakie książki są twoje ulubione? Polecisz nam jakieś. Słuchajcie, moja taka książka ulubiona ever to jest Dżuma Alberta Camus. Z książkami jest moim zdaniem tak, i to jest taka moja teoria, nie wiem czy to się sprawdza czy nie, ale wydaje mi się, że najlepiej czytałam się te książki, jeżeli znajdziecie autora, który pisze w sposób podobny do was, do waszego stylu pisania albo podobny do waszego sposobu rozumowania, to po prostu te książki czyta się jak po maśle, dlatego że jakby macie wrażenie, co autor zaraz powie, albo pisze jakąś trudną myśl, wyłapiecie ją w lot. I ja tak mam z Camus, uważam, że po prostu nasz sposób myślenia, rozumowania, czy tworzenia jakichś tez, czy przemyśleń jest bardzo, bardzo podobny, także czytam się go najlepiej ze wszystkich autorów, z którymi miałam do tej pory do czynienia. Bardzo lubię też George'a Orwella, także polecam wam, kto nie czytał Rok 1984, to jest jedna z jego książek. Ja generalnie nie lubię za bardzo książek takich, wiecie, kryminałów czy przygodowych. Wolę czytać jakieś książki bardziej, nie wiem, filozoficzne albo polityczne, jak Orwell. Ostatnie dwie książki, które chciałam wam powiedzieć, żeby nie było ich tu 10, to są książki, które wyniosłam z moich lekcji polskiego. I pierwsza z nich to są opowiadania Herlinga Grudzińskiego. Jest po prostu tam wiele opowiadań, są one niektóre na stronę, niektóre na 30. I polecam je tym z was, którzy właśnie lubią takie tematy trochę filozoficzne, przemyślenia o życiu. Są takie dość katastroficzne opowiadania niektóre, ale są bardzo fajne. I ostatnia książka to jest Greg Zorba, zdaje się, Nikosa Kazantzakisa. Jest to piękna książka o szczęściu, życiu, sensie życia. Jest to trochę jakby przeciwieństwo tych wszystkich książek, które bardzo lubię, bo te wszystkie książki, które lubię, są takie dość mroczne, dość depresyjne, a Greg Zorba to jest taka bardzo optymistyczna książka, nie we wszystkich momentach, ale generalnie dość optymistyczna książka o życiu i szukaniu jego sensu. Kolejne pytanie to jest najgłupsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłeś. I słuchajcie, musiałam dosłownie wyłączyć kamerę i pomyśleć minutę nad tą rzeczą. I nie będzie to taka rzecz poważna, najgłupsza, jakiś błąd życiowy. Powiem wam taki banał, który na pewno nie jest najgłupszą rzeczą, którą w życiu zrobiłam, bo zrobiłam tysiąc naprawdę głupszych rzeczy, ale jest to chyba najpopularniejsza historia wśród moich znajomych z pierwszej liceum, a mianowicie kiedyś na wycieczkę szkolną zrobiłam sobie kanapkę z pierogiem. Nie pytajcie mnie dlaczego, lubię pierogi, lubię kanapki, chciałam zrobić sobie nieważne. Jeżeli jeszcze zastanawiacie się, czy to jest dobry pomysł, chociaż raczej się już nie zastanawiacie, to nie, nie jest to dobry pomysł. Twój ulubiony, i tu jest jakby kilka różnych wymienionych rzeczy, to odpowiem tylko na kilka. Twój ulubiony serial. Obecnie oglądam Suits. Natomiast ulubiony serial taki ever to jest chyba jednak Jak poznałem waszą matkę. Ulubiony film, wydaje mi się, że Dead Poets Society. Ulubiony sport, pływanie. I na tym może skończmy tą serię ulubieńców. Ile masz lat? Mam 21 lat. Mój ulubiony przedmiot szkolny to od zawsze był polski i matematyka. Takie przeciwieństwo, ale tak. Tu jedna z was napisała kilka fajnych pytań. Czy jest coś, co zrobiłaś w przeszłości, a teraz tego żałujesz i chciałabyś to zmienić? Słuchajcie, generalnie rzecz biorąc nie. Nie uważam, że popełniłam nigdy żadnego ogromnego błędu życiowego. Natomiast jeżeli miałabym wskazać rzecz, która mogłabym zrobić lepiej w swoim życiu, no to jest to jedna rzecz tak naprawdę. I to jest rzecz, że na pierwszym roku studiów miałam, wiecie,
trochę taki mętli w głowie, przeprowadzkę do nowego kraju, nowe warunki mieszkaniowe, nowi znajomi, praca po raz pierwszy w moim życiu itd., itd. I przez to wszystko trochę nie zamknęłam się w sobie, bo absolutnie wychodziłam kilka razy w tygodniu, znalazłam nowych znajomych, ale żałuję, że to wszystko pozwoliło mi przez pewien moment tak przytłoczyć, że jakby nie poznałam jeszcze więcej ludzi i nie weszłam w jeszcze więcej środowisk, bo tak jak mówię, na studiach mam dużo znajomych i naprawdę czuję się dobrze, ale jakby wiem, że gdyby ten pierwszy rok i fakt, że pracowałam i byłam trochę zestresowana, jeżeli ten fakt by mnie nie przytłoczył aż tak, jak mnie w sumie trochę teraz z perspektywy czasu myślę przytłoczył, to myślę, że byłoby jeszcze fajniej i spędziłabym ten pierwszy rok jeszcze fajniej wśród jeszcze szerszej grupy ludzi. Jeżeli myślę o swoich błędach życiowych, to jest zawsze coś, czego nie zrobiłam, a nie coś, co zrobiłam, jeżeli to ma sens. Ile masz tatuaży? Mam jeden tatuaż i jest to ten tutaj znak cytowania na mojej ręce. Nie wiem, czy zrobię sobie następne, póki co nie planuję. To jest dość inteligentne pytanie, które chcę przeczytać. Co myślisz o tych wszystkich młodych dziewczynach, 10-13 lat, które zachowują się jak 17-latki, w końcu nadal są dziećmi i wiadomo, chcą już dorosnąć, ale wydaje mi się, że kiedyś tego nie było w takim stopniu. Słuchajcie, ja jestem osobą, która od zawsze to wyznawała i dalej to wyznaje. Każdy żyje jak chce, dajmy każdemu żyć jak chce. Jeżeli ktoś ma 12 lat, chce się malować, jakby miał 18 lat, to niech to robi. Jest to w sumie z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego bardzo samolubnego powodu, że to nie jest w ogóle moja sprawa, w ogóle mnie to nie interesuje, jak ktoś się maluje i jakby to nie wpływa w żaden sposób na moje życie, także dlaczego miałabym się tym interesować? A po drugie, no jest XXI wiek, mamy wolność słowa, wolność wyznania, wolność wyglądu, wolność wszystkiego, także nie jest moją kwestią rozliczać młode nastolatki, czy jeszcze dzieci w niektórych przypadkach tak naprawdę z takich rzeczy. Natomiast czy ja tak robiłam? Nie, ja tak nie robiłam, nigdy nie chciałam za szybko dorosnąć. Wizualnie, mentalnie uważam, że z powodu kilku sytuacji w moim życiu dorosłam dość szybko. Natomiast jeżeli chodzi o takie postarzanie się makijażem czy ubiorem, to nie, nie robiłam tego. Czy mam drugie imię? Tak, na drugie imię mam Dorota. Nie przepadam za tym imieniem. Cóż, czy mam jakieś marzenia na najbliższy rok? Jak wiecie, idę teraz na Erasmusa i chcę po prostu dobrze się bawić, spędzić ten trzeci rok studiów tak naprawdę dobrze się bawiąc i nie myśląc praktycznie o wielu innych rzeczach. Wiem, że to może brzmi dość płytko, ale trochę tego potrzebuję i oczywiście po skończeniu Erasmusa bardzo chcę mocno rozwinąć się karierowo, ponieważ będę miała te wakacje, na których powinnam odbyć staż, więc chciałabym odbyć nawet dwa. I nawet może będąc teraz w Mediolanie na Erasmus, uda mi się coś znaleźć. No i trzecia rzecz, oczywiście rozwijać YouTube, także takie trzy moje plany to jest dobrze się bawić na Erasmusie, rozwinąć się karierowo oraz YouTube'owo. Słuchajcie, pojawiło się dużo pytań z takiej właśnie tematyki back to school, natomiast nie będę na nie odpowiadać, bo wszystkie te filmy inne, które robię poza tym Q&A są takie mocno back to school, także jakby już nie chciałam tego mieszać, chciałam, żeby ten film był taki luźniejszy, żebyście trochę mogły mnie poznać i odpowiedzieć na takie trochę głupie, nie wszystkie głupie, ale niektóre głupie pytania. Dziękuję Wam za uwagę w tym filmie i widzimy się za 3 dni w nowym filmie, już tym razem Back to School. Pa!